Nie było tu miejsca w ogóle, dobrze, jak pojechałem. A tak mi się... Panowie, na drugi raz to nie wiem, zamknę bramę i to... Dobra, ale to żeśmy się tu zagadali. Całe życie, to dzieciństwo miałem w ogóle na boisku, od najmniejszego po prostu, właściwie to w domu nie siedziałem. Dom mi się kojarzył z jakimś takim miejscem, do którego się wraca i śpi tylko. Gram w piłkę, no raz, że lubię, to jest podstawowa rzecz, ale dwa, że nie myślę o wszystkich, że świat znika na te dwie godziny. Nie ma PiSu, nie ma Platformy, nie ma tej polskiej jatki. Nie ma, jest w ogóle piłka, kumple w ogóle jest. No ja mam jakiś taki gen rywalizacji, całe szczęście wydaje mi się zdrowy, bo to się na przykład nie przekłada na artystyczne rzeczy. Ja się artystycznie z nikim nie mam w ogóle jakiejś ambicji, żeby się ścigać, ale w sporcie mam tak, tak? Wkurzam się, jak mnie tam ogrywają, to się wkurzam i także lubię strasznie sport, bo to jest moment, kiedy nie ma kłopotów w ogóle świata. Koncert jest porównywalnym takim do sportu. Bardzo często porównuję sport z muzyką, a koncert to jest jeszcze no, jest coś innego jak sport, bo tam, tam jest jakaś kreacja, tam jest jakiś tam raz trochę jesteś aktorem, trochę jesteś kurczę na spowiedzi, trochę jesteś de facto śpiewakiem, muzykiem, ale kilka ról jakichś takich przybierasz i no, jest ta publiczność. Tutaj na przykład nie ma publiczności i nie ma kto dopingować, a też są podobne emocje. I w ogóle dwugodzinny koncert jest bardzo podobny w skutkach dla organizmu jak dwugodzinne bieganie. Wszystkie sporty świata uprawiałem. Właściwie niewiele bym znalazł, których nie liznąłem. No i zaczęło się od piłki nożnej w podstawówce, bo no, wszyscy grali w piłkę. Potem miałem moment na NBA i grałem super w kosza, naprawdę taki u nas w Skarżysku na Dolnej Kamiennej. Starsi koledzy, bo mój brat i wszyscy kumple z osiedla zajawili się wtedy Jordanem, no i Magiciem Johnsonem, Clyde'em Drexlerem i był kult w ogóle NBA. A potem w lidze amatorskiej w Skarżysku znowu w nogę i potem w siatkę w Warszawie, jak się przeprowadziłem do Warszawy, grałem w kosza na studiach bardzo dużo w nogę i potem boks uprawiałem i masę innych rzeczy. Z boksem to miałem tak, że z moim ojcem oglądaliśmy od liceum, jak się pojawił kolorowy telewizor i jakaś antena satelitarna, to pamiętam, że oglądaliśmy relacje bokserskie. No i tak, moja mama grała w siatkę w Czarnych Radom podobno i w siatkę też okazało się, że po nie w czasie też potrafię i także lubię, no. Jedyne, co mi nie weszło, to bieganie. Bieganie to mi się kojarzy z jakąś samotnością, a poza tym nie działa w bieganiu to, że znika świat. Właśnie tego świata jest jeszcze więcej. Zaczynałem biegać, to zacząłem w ogóle mieć głowę taką od myślenia. Ja w ogóle mam od swojego psychoterapeuty, miałem jakby taki nakaz, żeby to jest w ogóle jakieś dla mnie bardzo tajemnica życia, żeby przestać myśleć w ogóle, nie myśl tyle. Bym ci tam nie przejechał. Początek miałem tak, że te pierwszy tydzień mnie strasznie mówił, potem mnie przez następny tydzień w ogóle i teraz od paru dni mam znowu, że mam takie zawroty głowy. Poświęciliśmy temu, żeby te utwory płynniej przechodziły niż we Wrocławiu. We Wrocławiu był większy. Ale taki... poczekaj, bo we Wrocławiu były fajerwerki dźwiękowe. Ale ja nie mówię o tych momentach, gdzie się wysypywało, no nie? Kogo nie ma? Ciebie. Dziękuję.
Wiesz co, ja to nie powinnam mięsa ze świn jeść. Pan mówi, aha, wieprzowinę może? Nie, wieprzowinę to nie mogę. Musicie czekać. Tam jest, wiesz, do widzenia. Po sąsiedku, tu mieli dużą taką działkę. I tam Jareczka jest domek, zobacz. Za tym drzewkiem. Kończył jeszcze szkołę, drugi stopień. Łukasz też tam był w pierwszym stopniu, no a ja mi się udało nawet studiować, no. Ale rzuciłem studia. Jak się wie, co chce się robić i to się robi, to się to już nie ma czasu na studiowanie, no. Nie, ale studia to są ważne rzeczy, nie? Pierwszy koncert zagrałem, jak miałem 20 lat. No, ale nie, ja to tak świadomie rzuciłem studia. W sensie, właściwie to też nie rzuciłem, bo skończyłem studia, ale nie zrobiłem dyplomu. O, na tej zasadzie. Czyli zrobiłem studia, czy nie. Jednej rzeczy nie skończyłem i to był kurs biblioteczny. I dlatego nie mogłem przystąpić do dyplomu. Nie, w dupie. Sorry. Kurs biblioteczny po niemiecku to jest nie dla mnie. Przeprowadziłem się w ogóle do Warszawy, do Polski i tak jeździłem tylko na dwa dni do Gracu. Przyjechałem tam na studia, mieszkałem tam 4 lata, ale co weekend jeździłem na koncerty z Hepistedem. No i tak wiesz, kończyłem tak w czwartek po południu zajęcia. No czasami w piątki, jak nie graliśmy, no to chodziłem na zajęcia, a jak graliśmy, to opuszczałem. Do pociągu Grać w Wiedeń i w Wiedniu przesiadałem się do polskiego busa całą noc. Rano wysiadałem w Częstochowie, zgarniał mnie Daniel Pomorski, który grał na trąbce. Jechaliśmy dalej w Polskę, no. I pamiętam, był rekord 3500 km jeden weekend zrobiłem. No, to jest grubo. I teraz mam problemy z kręgosłupem. Dziś właśnie o 17:30 mam masaż. Jeżeli chcemy osiągnąć jakąś taką, jak budujemy utwory, to bardzo często przyciszamy, żeby konstrukcję jakąś taką łapać. Ale jak już chcemy jakąś energię koncertową łapać, to już się podgłaszamy, bo... No albo generalnie właśnie jak się wymyśla coś, no nie? No, to jest 3 razy głośniej niż później, no. Tak, no. Ale generalnie dzisiaj nie narzekałbym, bo jest jakoś tak sterylne. Nie narzekałbyś, bo jesteś blisko swojego pieca. Ale wypuszczyłem ci. Bardzo rzadko. No na próby gramy jak najczęściej próby gramy, jak się przygotowujemy do jakiejś trasy albo do nagrywek. To są zupełnie wtedy inne próby. Mniej jest hałasu, wiesz, więcej jest takiego szukania partii, dużo więcej ciszy jest próbowo. Teraz ciszy nie ma. Ale jak na przykład gramy tak po cichutku i potem zagramy koncert, to gdzieś się rozłazi ta energia koncertowa, a jak musimy się w pewnym momencie podgłosić i w tym hałasie posiedzieć. A jakie było spojrzenie? Nie? Żyjemy zmęczony też, stąpając. No co mamy? Nie, stąpając. No dobrze, zagrajmy tego całego, tak? Ale a tam gdzie masz te, stąpając masz te lupy chore jakieś, musimy... Nie ma, stąpając... Widziałem, jak duży zespół Hepistet gdzieś tam ogłosił jakiś konkurs na zrobienie
piosenki, zrobienie coveru ich piosenki. Można jakoś fajnie, oryginalnie podejść do pomysłu i zrobić to jakoś tak z głową. Po prostu stwierdziłem, że odwrócę tę piosenkę chłopaków jakąś tam, to była wtedy Kostuchna, odwrócę ją po prostu do góry nogami, zrobię ją totalnie po swojemu. No i nagrałem po prostu tę piosenkę od nowa. Zwolniłem ją, wrzuciłem jakiś tam elektroniczny beat, no i wysłałem to. I to jest tutaj śmieszna sytuacja akurat też z tym, jak to im wysłałem. To po pierwsze miałem coś takiego, że trochę byłem już pewien, że nie da się obok tego przejść obojętnie. I rzeczywiście chłopaki obok tego obojętnie nie przeszli, no bo zaprosili mnie tam na ten koncert, żebym zaśpiewał z nimi tę piosenkę. Ale w momencie, kiedy do mnie napisali, to jakoś na następny dzień, czy w ten sam dzień, spalił mi się dysk od komputera. I musiałem jeszcze raz nagrywać ten cały podkład, żeby z nimi to zrobić. Ale zrobiłem to, spotkaliśmy się i tak później od słowa do słowa. Jesteśmy już tu, 8 lat później. Ta znajomość moja z chłopakami się zaczynała, to ona się mniej więcej trochę też zaczęła od tego, że w garderobie, tam w tamtym łódzkim klubie, wtedy Dekompresja, podczas tej imprezy naszej takiej jakby inauguracyjnej dla naszej znajomości, ja powiedziałem Kubie, że kurczę, że jestem po pierwsze zdziwiony, że wybrali tę piosenkę, trochę zdziwiony, ale też jest to dla mnie o tyle dziwne, że ja się wychowałem na zupełnie innej muzie. Ja się wychowałem bardziej na Mysłowic, na jakichś tego typu kapelach, a Happy Set zawsze było mi dalekie po prostu. I nagle, wiesz, w ogóle przybiliśmy piątki i tam nikomu to nie przeszkadzało, więc to było fajne. Wcześniej miałem coś takiego, że graliśmy, jakoś nie zastanawiałem się kompletnie nad niczym. Zawsze wszystko było raczej dla mnie pewne, że będziemy gdzieś tam grali. Na pewno zawsze się będzie zmieniać to, że nie wiem, będzie przychodzić czasami mniej ludzi, czasami więcej. No ale nie spodziewałem się nigdy, że po prostu ktoś tak z dnia na dzień mi utnie, wiesz, mój kanał jakby przekazu. No i stąd, bo od marca 2020 troszeczkę już mam wrażenie chyba więcej pokory, także że może się coś zmienić zawsze. Ja to robię w ogóle, że zamykam wszystko, patrzę, doglądam. Zawsze Jarek jako gospodarz to robił, ale no to wystarczy tutaj chyba tylko. No i co? I teraz tu cyk. To jest super. Cześć. To może by to odsunął chyba, nie? No i przyjechałem taki zmordowany. Wziąłem tylko prysznic i usnąłem szybko, ale się, kurde, tak jakoś budziłem z 15 razy w nocy. Są momenty zmęczenia fizycznego, bo to trzeba chyba odróżnić, fizycznego, takiego zajechania. Ja jeszcze, wiesz, mieszkam w Krakowie, więc dojeżdżam bardzo dużo. Rodzinę mam pod Krakowem, więc cały czas właściwie jestem w rozjazdach i cały czas jestem w podróży, no nie? Ale z drugiej strony przyzwyczaiłem się przez te 20 ponad lat, no nie? Że jeżdżę cały czas, że jestem w tym ruchu. Tak jakoś sobie to poukładałem, że mam czas trochę na odpoczynek, lubię sobie też pospać, to normalne, ale kurczę, gdzieś ten tryb taki życia jest naturalnym się dla mnie zrobił. Nie doświadczyłem w życiu czegoś takiego, jak, wiesz, wstawanie, taki rytm, wiesz, że wstawanie o 7 czy tam o 6, wiesz, gotowanie się do pracy i potem powrót, na przykład, nie wiem, 17 w chacie, i nie doświadczyłem tego i nie wiem, czy pewnie byłoby to wygodne w jakiś sposób, no. Jest to praca taka, która może nie tyle stresu powoduje, co jakichś takich bardzo dużo drgań emocjonalnych. Większość ludzi, którzy muzykuje, których można gdzieś tam określić artystami, no to są wrażliwi, a oni są podatni na wszelkie, wiesz. Ja mam taką fraszkę właśnie, że artyści to bardzo wrażliwi ludzie, zwłaszcza na swoim punkcie. Etos pracy jest taki, wiesz, przyjemny, bo jesteś na świeczniku, bo cię lubią, bo cię chwalą, ale z drugiej strony, wiesz, medal jest już nie tak złoty, jak po tej stronie najczęściej oglądanej. No i to też ma duży wpływ, wiesz, bardzo duży wpływ ma to na rodzinę. Niewielu
tak mi się wydaje, jest w stanie tak to połączyć zdrowo te dwa światy, bo wiesz, my żyjemy w takim, nasz zawód to jest taki trochę surrealistyczny zawód, wiesz, tutaj gdzieś jakaś scena, jacyś ludzie ci klaszczą, wiesz, wywiady, układanie piosenek, wiesz, pisanie samo muzyki, pisanie tekstów, wiesz, to jest jakiś taki świat trochę bajkowy, książkowy, a z drugiej strony taki cholernie przyziemny, gdzie wracasz do domu i masz, wiesz, trzy pieluchy do zmienienia, masz obiady robić, śniadania, wstawać rano, ganiać, wiesz, za sprawami rodzinnymi i fajnie jak sobie ktoś potrafi te mosty takie ładne pobudować, gdzie te przejścia są takie dosyć w miarę płynne. Jest to trudne cholernie i dlatego my często żyjemy, wiesz, na takich dwóch biegunach. Czasami życie w ogóle z jakimś takim artystą, mam wrażenie, jest może być po prostu uciążliwe, toksyczne. Też bardzo dużo zależy od drugiej osoby, bardzo dużo zależy od relacji zbudowanej, wiesz, między tymi dwiema osobami. Pakiet jest z jednej strony fajny i ładny, pachnący, przyjemny, smakowity, a z drugiej strony w ogóle ma cały, wiesz, zestaw kwaśnych i gorzkich smaków. Zazdroszczę ludziom, tak, wiesz, którzy mają stabilną, znaczy stabilny, nie ma stabilnych związków, nie ma takich, wiesz, że jest cały czas. To jeszcze mam coś takiego, że mam takie pretensje, że nikt nas nie uczy, wiesz, przez całe życie żyć, no nie? Nikt nas, no, mamy, uczymy się matematyki, całek, kurwa, pochodnych funkcji, a z psychologią jesteśmy na bakier nawet z takimi podstawowymi rzeczami, no nie? Że jest po prostu smutek, jest, trzeba z nim umieć żyć, jest radość, która też przemija i zostawia po sobie, wiesz, dziurę. Ja miałem niską wiarę w to, że my będziemy, super mi się grało, mieliśmy fajny ten zespół i bardzo fajnie to bawiliśmy się wtedy w muzykę i natomiast ja gdzieś taki pragmatyczne podejście do życia. Ojciec był na przykład DJ-em w Zielonej Górze i całe życie tam gdzieś muzyką się parał, też mi w liceum, jak zacząłem tak muzycznie dojrzewać, to mi pokazywał takie rzeczy, którymi on się w młodości jarał i jakieś takie klasykę rocka, jakiś Led Zeppelin i tak Uriah Heep, pamiętam jakieś takie inne rzeczy, Deep Purple. I ja miałem w głowie, że wiesz, to też jest kontekst lat 90., kiedy to wszystko się zaczęło rozwijać, zaczęła się rozwijać technika. Jak ja szedłem na studia, no to tak nie do końca wiedziałem w jakim kierunku, no ale wiedziałem, że ta matematyka mi ułatwi. I gdzieś na studiach się zorientowałem, że reklama jest taką fajną rzeczą, wiesz, gdzie będzie można i obraz tam jest, i dźwięk, i cała ekonomia w to wszystko wchodzi, więc gdzieś ta Akademia Ekonomiczna była taka dla mnie atrakcyjna, wydaje mi się. A dla mnie liceum to było takie, gdzie poznałem ludzi, którzy byli dla mnie inspirujący bardzo. I Łukasz, i Bartek Będkowski, z którym filmy kręciliśmy. I tam gdzieś miałem taki silny rozwój, taki osobowościowy, a tam zdarzyłem się z takim, wiesz, z nauką, z ludźmi, którzy chcieli, wiesz, czytali gazety z wynikami giełdy i to było takie dla mnie, hej, a może jakiś koncert, a niewiele osób było, które gdzieś tam ciągnęło na miasto. No i tak naprawdę skończyło się tak, że siedzieliśmy w chacie. Całe to życie takie moje, jak sobie tak bym podsumował, to takie gdzieś taka walka z niedopasowaniem, no nie? Gdzieś zawsze coś mi uwierało, coś mi się nie podobało, ja też bardzo byłem zmienny, wiesz, w nastrojach, bardzo, bardzo często, wiesz, nostalgiczny, bardzo taki depresyjny, czasami, wiesz, mega szczęśliwy, gdzieś taka, ja nigdy nie zdiagnozowali u mnie dwubiegunowości, ale gdzieś jest to takie, jest takie... Poznałem. 99 to 2000 albo 2001. No wiesz co, bardzo niebezpiecznie jeździłem w pewnym momencie, bo już mi tak, wiesz, jakiś mi się taki chyba włączył. Włączyło mi się, wiesz, spadający liść.
ale jak sobie wyobraziłem, że coś się by wydarzyło, to mi, wiesz, bardzo na wyobraźnię działało. Mam tak, że odpalam na autostradzie, to potrafię szybko jechać, ale już w mieście to przez to, że on jest taki, wiesz, bardzo się trzyma tej drogi, jest takim krążownikiem większym, no i przez to dużo wolniej jeżdżę i dużo bezpieczniej, mniej się spiesza. W ogóle to też się zbiegło w czasie z tym, że tam w tym życiu moim poukładałem trochę, więc no, u nas jest demokracja wysoko posunięta, nie ma takiego, no niby ja jestem tym takim liderem, nazwijmy to, ale nigdy tej roli nie wykorzystuję. Jest u nas taka, to jest zajebiste, jest u nas taka taki instrument, który się nazywa liderum veto. Jakby się coś w ogóle, wiesz, srało, waliło, to oni wiedzą, że wszyscy, że ja mogę tam tupnąć i krzyknąć, że nie i chuj, no nie, tak przysłowiowy chuj. Zawsze zwolnienie kogoś czy z zespołu, my przecież u nas i perkusistę zwolniliśmy pierwszego Pontona i też rozstawaliśmy się z Danielem Pomorskim, trębaczem, nigdy to nie są łatwe sytuacje. I w momencie, jak zaczęliśmy mieć wątpliwości co do jakby osoby Daniela, czy to dalej dobrze będzie funkcjonować, bo jakby nikt nie miał w ogóle zastrzeżeń do Daniela jako muzyka, bo to był genialny muzyk, naprawdę słuch absolutny, w ogóle bardzo taki użyteczny człowiek. O tyle gdzieś tak towarzysko się to nie kleiło, gdzieś tam myśmy często jeździli na obozy kompozycyjne, to on taki nieobecny, trudno nam się, wiesz, mieliśmy poczucie, że dużo rzeczy robimy sami, a jakby bardzo duże nadzieje pokładaliśmy w jego talencie muzycznym, wiesz. A my na czwarte. No widać. Meczką to się, wiesz, człowiek łamał, nie jest źle. Zostawić ci kluczyki, Jareczku, jak coś? Wiesz co, no, przecież ja będę z tobą cały czas. Dobra, Dawid przyjeżdża, o której? Wiesz co, 9:49 miał pociąg. Cześć, kochaniutki, czy wylądowałeś już? I co, gdzie jesteś? Kolaboracji nigdy nikt nie proponował, nie było ku temu żadnej przestrzeni, ale od dłuższego czasu, jakiegoś już może niedługiego, ale jest jakieś 2-3 lata, to już zaczynają się pojawiać takie gęsto pomysły, z kim by jeszcze można tutaj piosenkę nagrać, a tu z kim by można podbić. Ja to mówiłem zawsze, że ja to bym takiego Daba wziął, bo to jest ziomuś, którego podziwiam, lubię, a ma jeszcze taki bardzo fajny dystans, nie jest takim, wiesz, bo to jest taki, dla mnie to jest taki rdzenny hip-hop, czyli taka treść z przymrużeniem oka, ale jest tam w tym sens duży i jest jakaś taka jakaś idea. W momencie, kiedy robiliśmy tę płytę jubileuszową teraz, tę ostatnią, to była taka duża przestrzeń w tym kawałku Nasza jest noc na taką właśnie nawijkę raperską i ja w pierwszej kolejności pomyślałem o tym, że to jest taki para imprezowy numer i dla mnie to była idealna przestrzeń dla niego, więc napisałem do niego i... po drodze przez te kilkanaście lat się parę razy przycięliśmy, tam piątka poszła jakaś, cześć, wiesz. A on odpisał, że kurde, ziomuś, a wiesz, jak śledzę jego teraz poczynania, no to on tych fitów natrzepał przez ostatnie 2 lata z 15, więc mówię, pewnie się zgodzi, no już bez przesady, no. No i odpisał, że pewnie, ziomuś, okazało się, że w Krakowie mieszka. Gitary z kredek. Zrobiłem już 9 sztuk. Poszły wszystkie w Polskę do ludzi. Stroiły i wyobraź sobie, że o dziwo grały. I to nawet całkiem bez wstydu. Wiesz, że to zacząłem robić z nudów, żeby czymś się zająć, jak zaczęła pandemia. Że jest to Warszawa i to jest to Doła czy Palladium, to zależy, bo raz gramy na jesieni gramy Stodołę, a na wiosnę gramy Palladium. No to w ogóle samo to miejsce jest takie specyficzne, jest to zawsze fajny klimat. To jest zawsze święto dla, wiesz, takich wszystkich znajomych, przyjaciół, oni sobie przyjeżdżają. I to jest mi okazja, żeby spotkać się, natomiast zawsze nocuję w domu. Zawsze lepiej wrócić i tak na spokojnie.
zazwyczaj staram się być miły, ale stanowczy. No jak trzeba, no to, jakby ja nie mam z tym problemu, bo taka jest moja rola też. Aczkolwiek nie, no tego typu sytuacje się zdarzają naprawdę rzadko, tak. Zdecydowanie częściej to przychodzi po prostu grzecznie i uprzejmie odmówić. Tu sytuacja była taka, że u nas wszystko się po kolei rozwijało, z roku na rok wydawaliśmy kolejne płyty, graliśmy koncerty w coraz większych klubach. Cały czas te koncerty były tylko większe, 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 więc nawet do tego w pewnym momencie doszedłem, że nie specjalnie sprawdzałem, jak tam idzie przedsprzedaż, bo wychodziłem z założenia, że przyjedziemy, to się dowiem i tak będzie dobrze. I przyszła jesień 2011 i wtedy się okazało, znaczy okazało się, że to nie tylko nas dotknęło, tylko to była taka jesień, która się przetoczyła przez jakby Polskę klubową, koncertową. Zamiast 600 czy 700 to 380 sprzedanych biletów, albo w drugim przypadku zamiast tam 400 kilkudziesięciu 280. Mimo że te cyfry mogą dla niektórych oznaczać sukces, to przez to, że się rozpędziliśmy z produkcją, to były pierwsze dwa w historii zespołu Hepset koncerty, do których po wyjeździe się okazało, że musimy dołożyć pieniądze. Oczywiście też zespół postanowił się zmobilizować twórczo, w związku z tym jak skończyliśmy trasę, no to za chwilę był obóz kompozycyjny, za chwilę po tym obozie kompozycyjnym zespół wszedł do studia, no i wtedy powstała płyta Ciepło-Zimno, która to jakby pozwoliła nam się zmierzyć z tym trudnym czasem, a potem powoli jakoś tam tę publiczność odzyskiwać, zamiast szukać winnych i jakby się żalić, to postanowiliśmy spiąć wszystkie nasze jakby siły i spróbować temu zaradzić. No to dzięki temu już dziś łatwiej przechodzimy takie sytuacje, w których właśnie no raz na górze, a raz niżej. Po tym koncercie wyszedłem absolutnie na miasto i wiedziałem, po co to robię i dlaczego ja to też. Robię, skąd mi się to bierze, że chcę iść na miasto. A to był... W ogóle nie miałem się reagować. Nie miałem w planie. A ja też nie. Orkenu, ale ja tak, też nie. Żebym taki jakiś... Najgorsze jest to, że się stało po zajebistym koncercie. Tak. Tam, że, kurwa, nie, że po prostu... To jest ja, taki... Kurwa, po prostu tutaj wrzeszczotem ktoś ci te skrzydełka podciął, kurwa, ale tak nie, naprawdę. Ja jak wychodziłem, brudny. Wczoraj było zajebiście, a pierwszy, to dzisiaj po prostu dojebiemy. Będzie... A tak. No i wyszliśmy ten początek. Fajnie. I później się... Stało to, co się stało. Byłem zmęczony graniem w zespole, życiem w trasie. Myślę, że to raz na jakiś czas przychodzi. No. Nie trzeba daleko patrzeć. Teraz po tym okresie pandemii pojawił się moment, w którym mogliśmy grać koncerty plenerowe, czyli te ostatnie wakacje plus teraz chwilka września. I stojąc na scenie na koncertach powiedzmy od połowy sierpnia do końcówki września, tam ostatni mieliśmy 2,5 tygodnia temu chyba koncert plenerowy, czyli 20 któryś tam września. I stałem i absolutnie nie czułem jakichś mega emocji. Wiesz, fajnie wyjść na scenę, fajnie zagrać z kolegami,
ale doszedłem do wniosku, że dzieje się coś bardzo niedobrego. W sensie, że albo się wypalam w jakiś sposób, albo gdzieś zmienia mi się perspektywa, myślenie na temat tego grania i tak dalej, i tak dalej. Być może było to spowodowane przez pandemię i ten okres, kiedy człowiek musiał kombinować, bo nie było grania. No nie? I nagle się okazało, że bez tego grania, wiesz, ciężko jest żyć, ale jesteś w stanie sobie w jakiś inny sposób jakoś poradzić, no nie? I what the fuck, chyba co się dzieje, Łukasz, z tobą, no nie? Ale przyszły koncerty klubowe i nagle okazało się, że chodzi o to, że na koncertach plenerowych nie ma tej adrenaliny. Adrenalina jest na koncertach klubowych, kiedy ludzie przychodzą na ciebie, na twój koncert, są bardzo blisko, reagują na wszystko, co robisz, wiesz, jest przelot natychmiast, no i trochę się uspokoiłem, że wiesz, że to jest jednak coś, co w dalszym ciągu jest ciarkogenne, że zapewnia ci ten kop adrenaliny, no to wszystko jest na swoim miejscu. Nie wyobrażam sobie innej pracy aktualnie, nie wyobrażam sobie, że miałbym robić coś innego i kompletnie zostawić granie, ale ta robota ma dużo minusów także. O tym się nie myśli, ale tak jest. Tak. Ja wtedy miałem dosyć taki ciężki okres w życiu. Zacząłem odstawać. I jako kolega, i jako muzyk stałem się jakby, nie wiem, no, sidemanem. Ja jakby w ogóle miałem swój świat i generalnie widziałem, co się wokół dzieje, a to się wszystko bardzo szybko działo. Jakby to był też dla mnie taki kop, nie? Iść dalej w alkohol i olać wszystko, albo się zatrzymać i wrócić do tego, co kiedyś było, i przyjąłem terapię, wróciłem do grania, no i co, i zatrudniłem się do kapeli Stachurskiego i ostatnie 4 lata przed emeryturą muzyczną grałem z Jackiem, ale też nie żałuję, bo poznałem bardzo fajnych ludzi, z którymi grałem, ale właśnie przyszedł taki moment w życiu, że musiałem zdecydować, czy chcę grać tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Bo tak, ten niestety sesyjny świat jest przesiąknięty tym, nieważne z kim, ważne za ile. I stwierdziłem, że jednak tylko i wyłącznie dla pieniędzy nie potrafię grać, a znowu grać, nie wiem, zakładać nowy zespół i grać sobie w piwnicy, to też już mnie nie bawi, nie? Jeżeli ktoś poznał scenę, duże koncerty, wszystko, to już takie, wszyscy mówią pasja, powiem ci, ta pasja też, no, realia życia są takie, że musisz też z czegoś żyć, nie? Więc albo wybierasz, a muzyka niestety jest taką panią, która bardzo wysysa z ciebie, nie? I jeżeli nie ma półśrodków, albo grasz zawodowo i się poświęcasz w 100%, a jak ktoś, nie wiem, pracuje w firmie i sobie grać może weekendowo, ale tego wtedy nic nie będzie, na pewno. W 2012 roku pożegnałem się z Jackiem i zacząłem prowadzić knajpy, pierw jedną, teraz drugą w Warszawie, pracuję tam i w sumie jest dobrze. Zagraniem, stricte zagraniem, takim waleniem bębny, to powiem ci, że nie tęsknię za bardzo, bo się nagrałem naprawdę, nie? Jak to mówił klasyk, lepiej zejść ze sceny niepokonanym niż znienawidzić to, co się robi, bo wiem, mam wielu znajomych, właśnie poznałem w tej branży sesyjnej, że oni tak naprawdę nie lubią tego, co robią. Robią to, bo nic innego nie potrafią, bo zaczęli grać w wieku 17-18 lat, pochłonęło ich to zawodowe granie i jakby, no, nie wycofają się, bo nic innego nie potrafią. Mam fajne wspomnienia, 8 nagranych płyt, teraz fajna książka wyszła. Zostaw tą gitarę. Bo cię zajebę. Nie. Jedną chyba taki... nie wiem, czy to mogę nazwać kłótnią, taki kryzys mieliśmy. Gdzie zbliżało się chyba 10-lecie, Kuba wyjechał
Kuba wyjechał, przeprowadził się w góry. I wtedy się pocięliśmy. Z perspektywy czasu się na to troszkę inaczej patrzy, bo wtedy to był jakiś taki kryzys, konflikt, że ja myślałem, że to już jest koniec zespołu, no nie? Kuba się przeprowadził, zaproponował, żebyśmy wspólnie pokrywali koszty dojazdów jego do Warszawy, a my zawsze robiliśmy tak, że koszty pokrywaliśmy, ale technice w całej ekipie, a każdy z nas po prostu dojeżdżał, skądkolwiek miał dojechać na własne koszty. To było takie zupełnie coś nowego. Jak Kuba to zaproponował, to na początku tego nie przyjęliśmy i jakoś tak żeśmy się od maila do maila jakoś tak nie do końca fajnie tam dogadywali. Teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że to było strasznie takie, zresztą podstawową pojechało. No ale tutaj tak to wyglądało. To był jeden taki kryzys tylko. Zażegnany rozmową. Przed tą rozmową jeszcze Jareczek tak nadmienię, tylko że Jareczek już był spakowany, wychodził z hotelu, już jechał w ogóle z tego, bo to było w Zabrzu, był pierwszy koncert po tym takim, po tej mailowej wymianie zdań na temat zwrotu tych kosztów i tak dalej. Potem kilka niefortunnych słów w hotelu. Jareczek powiedział parę mocnych słów do Kuby i po prostu wyszedł. Spakował się, mówi, że on już nie chce grać, po prostu sobie wyszedł. Odszedłem z kapeli, no, na jakieś 10 minut. 15. Było trochę alkoholu, jakieś takie, wiesz co, emocje. Szczerze powiedziawszy, to ja do końca tak naprawdę nie jestem w stanie określić, co we mnie się tak, wiesz, zagotowało. Może szereg takich spraw, które się działy przez, nie wiem, tam ostatnie parę lat. Gdzieś był taki wybuch. W takich momentach wiele rzeczy wylewasz takich, że to jest ten kozioł ofiarny i zaczynasz swoje racje jakby dosyć mocno, jakby to powiedzieć, zaznaczać. Skończyło się dobrze. No, to mam wrażenie, że to był też taki moment, który oczyścił trochę taką... Ares go negocjował, Jarek wrócił. Tylko, że już nie spał z Kubą w hotelu wtedy. Powiedział, że nie chce z nim spać w pokoju, gdzie zawsze spali razem. I następnego dnia rozmawialiśmy przed koncertem, usiedliśmy, wyjaśniliśmy sobie wszystko. Popłakaliśmy się, poprzytulaliśmy, potem było wszystko po prostu oczyszczone. No i po kryzysie, nie? Potem żeśmy się najebali we Wrocławiu tydzień później. Także nie pamiętamy pewnie, co tam się potem działo.
ciszę taką. Po tym koncercie, jak się wchodzi do hotelu, jest najczęściej noc. I taki jest szum, że nie wiesz, czy ci to w uszach szumi, czy tak tutaj instalacje. Ale to jest taki moment, kiedy wreszcie, kurwa, jest cisza. A my też mamy coś takiego, że bardzo duże wahania hormonalne. Jesteśmy poddawani bardzo dużym wahaniom produkcji hormonów i potem ich niedoborów w taki koncert. To jest regularne ćpanie wszystkich tych hormonów szczęścia, endorfin, adrenaliny całej z tym związanej. Potem masz totalną dziurę po tych wszystkich hormonach szczęścia. Chyba kluczem tu jest na bieżąco praca, rozwiązywanie tych problemów na bieżąco, nie zostawianie tego, bo teraz miałem ostatnio takie coś, że zostawiłem tych problemów masę za sobą w nadziei, że to się tak trochę, wiesz, z czasem ułoży. Poza tym ja mam też coś takiego, że jesień jest dla mnie, jesień i zima jest dla mnie cholernie trudnym czasem, no nie? Jest jak brak słońca, światła, to jest... To też jest jakiś takie zderzenie z takim nieprzychylnym dla mnie środowiskiem. To cały czas mam takie poczucie, że sobie radzę z tym. Mimo, że wiem, że czasami już po żwirze jadę dupskiem, ale czuję, że sobie radzę. To ja też nigdy się nie czułem, że jestem w środowisku, to jest paradoks, pewnie ktoś się może zdziwić, że to jest moje środowisko naturalne. Zawsze miałem poczucie, że ja nie jestem super dobrym muzykiem, super dobrym śpiewakiem, a gdzieś spadła na mnie ta rola i lidera, i pisacza tekstów, i śpiewaka jednocześnie, gdzie ja cały czas miałem wrażenie niedoboru warsztatu i cały czas, wiesz, to rodziło kolejne kompleksy, kolejne, wiesz, blokady. Dla dzieciaków byłoby dużo ciekawsze. No ja się teraz tak, wiesz, no nie chcę mądrkować, ale brakuje mi, uważam, że tu jest duża, duża przestrzeń do zapełnienia, wiesz, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie dzieciaki sobie wyobrażają życie, patrząc, wiesz, na Lewandowskiego, patrząc na Neymara i Mbappe i patrząc na ludzi sukcesu, wiesz, na social mediach, w Instagramach i tak sobie wyobrażają życie, że to będzie bajka, a potem mają ogromny dysonans. Ja wiem, że nie wszyscy, nie mamy psychiatrii dziecięcej, nie mamy, no, w ogóle już nauczycieli powoli zaraz nie będziemy mieć w szkołach, a co dopiero, wiesz. A zderzenie ze światem jakby dorosłym jest brutalne, bo nagle się okazuje, że wiesz, no, trzeba zapierdzielać tak naprawdę, jest cały czas pod górę, momenty szczęścia, wiesz, są bardzo w małych proporcjach i nie są na stałe tak naprawdę, a model szczęśliwego człowieka gdzieś w jakiś sami sobie budujemy, a powinniśmy chyba to ze specjalistami opracowywać od najmłodszych lat. Tak mi się wydaje, że byłoby łatwiej. Ja się nauczyłem patrzeć na szczęście jako taki, wiesz, na taki w krótkich okresach i w pewnych kategoriach, no. Cieszę się, że jestem szczęśliwy, że jestem zdrowy, że mam zdrowe dzieciaki. To są takie, wiesz, punkciki na mapie, ale bywam szczęśliwy i daje się super ponieść. Uwielbiam być szczęśliwy, no. Ale też mam świadomość, że są te dwie strony medalu, no. Ja sam też do końca nie wiem, czy ja już to umiem, czy nie. To jest cały czas takie dla mnie nierozwikłana zagadka.